Utwór zaczyna się przestrzenną elektroniką, która nadaje puls i groove dla całej piosenki. Wstęp, a następnie zwrotkę zagrałem w taki sposób. Następnie w refrenie dokładamy puls szesnastkowy grany na hi-hacie. Kolejna zwrotka i kolejny refren to w zasadzie te same partie, które graliśmy za pierwszym razem. Kolejnym punktem jest podejście do bridge'u, gdzie partia groove'u wygląda w następujący sposób. Bridge grany po tomach. Potem break i groove, który podprowadza do refrenu. Ostatnia część to refreny, w których pulsacja wygląda w taki sam sposób, jak we wcześniejszych refrenach. A teraz zagram cały utwór w oryginalnym tempie.